Cześć, witajcie, z tej strony Artur. Dojeżdżam do klienta z silnikiem do miejscowości Płockie pierwsze. To jest Koradziejowa tutaj. Z silnikiem, a silnikiem Onosem do warzywek. Klient mówi, że gdzieś tutaj jakaś po lewej stronie hala, to chyba będzie to, tutaj zaraz skręcę sobie. Witam. Dzień dobry, witam. Witam. Ale to ogarniemy, bo to lepiej było wjechać. Zawsze od tej strony, nie? No może tam, tym to bez zjechał chyba, od tamtej strony też, tak. Ale nie ma to ryzyka. Nie, no. Ta maszynka. Wyciągniemy pasy, damy. Nachałasować trzeba trochę. Teraz już zasiane przez wszystko już jest, teraz się zbiera kapte, no cebulę. Nie, ale już niedługo będzie użytkowany. Tak? Tak, cebulę o zimą będzie siał. Ale to cebulę? Tak. Na zimę? Tak. Tak, już w sierpniu siejemy cebulę. Aha, taką, a to na modą taką, czy jak to na co? Nie? To znaczy nie, ona już jest sprzątana w czerwcu. W przyszłym roku? No. I ją się sieje właśnie w sierpniu. Nie wiem. Dziwne, to myślałem, że zawsze się na wiosnę sieje. No na wiosnę też, ale na lato też. Aha, no nigdy nie dopytywałem. O kurde, dobra. Co to mówię? Nie wiedziałem tematu, kurde, że się sieje tak cebulę. Siewnik potrzebny będzie. No, no. I to lepsza rośnie wtedy? Słucham? Lepsza rośnie wtedy cebulka? Nie. Znaczy, wie pan co, no wcześniej jest. No i lepiej się udaje. Jak przezimuje, to lepsza jest. Aha. Pod kurde. Wydajność lepsza. No, no. No. Dobrze. Tutaj podjedziemy na te, tam pasy założę, na te haki, co pan ma. I dwa to zrobimy. Tak, to się go zdejmuję. Ciężki nie jest, mówię, pan ma wózek. Nad tym wózkiem by sobie zdjął. Ale już przyjechał. Operator przyjechał, nie ma problemu. Padać nie chce, nie? Nie chce. Kurde. Jak to? Dobra. O, wie pan co, tam trzeba, muszę tam, o, z tyłu jest jeszcze ten kawał zapętany, ten pas, jego muszę, o, właśnie na tym pasie później, niech pan nie wyjmuje, nie. O, już będzie dobrze, tak jak teraz mi na tym pasie damy. Aha, na czterech pasach, tak? Tam będzie, ale tylko tam z tyłu muszę rozbezpieczyć i właśnie to jest dobre. O. Bo już takie zakładam od razu, już tam mówiłem nie raz na te siewniki, bo kiedyś krótkie zakładałem, ale i tak musiałem przekładać, nie? O, dobra. A oni się ładowali? Co? Też ładowarką. No, ale oni mają przyrząd do tego, nie? Taki specjalny, tak i z tym ścięgłem tym od razu i to bo tyle maszyn, co oni ładują, to muszą mieć takie coś, nie? Tak to by się, kurde... I mają wózek widłowy duży. Co? Kowalewo. No Kowalewo? To jest tutaj to Kowalewo. A to nie jest to. To jest Kołsupcy. Kołsupcy jest Kowalewo. Bo tych Kowalewo to jest dużo właśnie, nie? No, można podjeżdżać. Tu zapiemy na czterech pasach, na tych dwóch i na tych, co tu dołożymy i będzie wszystko. Elegancko. Pienowi. No jak to? Niby jakiś opad nadają na noc. Ale to... No to niby żniwa, to niby niedobrze. A co to jest? Bób? Nie? Bób? Tak, bób. A pana nie? Nie. Aha, to... Juby, zawsze jest bób. Tu same takie właśnie warzywka, tu duże, cały rejon jest, nie? A tam to takie małe, te krzaczki mają, jak się nazywają? Takie malutkie takie krzaczki na całych. Nie wiem, tak krzaczki, czy... Tak na to mówię. Takie malutkie roślinki rosną tam wcześniej. A, to tymianki, to aha. Kości, to i warzywka. O, tutaj. Tutaj. Zioła, tutaj. Wszystko jest, o kurde. To tak. Tak. Tu, a to my złapimy tam za górę. Albo to jest za długi, to... Bo tutaj nie ma paleciarki, tylko ta. Bo za tego może być. A niech pan podniesie do góry maksymalnie. Bo tam by musiał zaczepić za tamtego. O kurde, to wysoko. O. Dobra, na dół. Bo jest za duże te pasy, ta długie są, a ja bym... A na dwa bym dał? Czekaj, tu nie przeszkadzać będzie, przeszkadza znowu. Jeszcze, żeby nie uszkodzili czego. Nie, o nie. Dobra, syno. Albo zrobimy tak.
tego zależy, żeby były równo, nie? O, jednego zrobimy tu, a tamtego sobie wyreguluję. I tego też jakby trzeba przeprowadzić przez to. Powiedzmy, gdzieś to tam było. To w tym. Tylko te są może inne różnice chyba, nie? Chyba ta. Cholera. Taki jakiś nie problem, ma problem. Chyba, że tak. Inaczej zrobimy. To zrobimy na tych dwóch, tak? Kurde, źle. Ale obliczę troszeczkę, delikatnie, dobra, o, i teraz do góry dać, naciągnąć, jeszcze, naciągniemy to, o, dobra, i tam założymy tutaj, nie, musimy, no, gdzieś tu kurde zabezpieczyć, bo to te koła, lepiej daj... to nie ma opcji, żeby to zjeść. Nie, nie, bo to musiałby w drugą stronę do... Byłby pan trochę. Nie, lecz na dole to jeszcze, nie? Ale tutaj to... To zrobimy to tak. Dobra, na razie opuścimy. O, dobra. Dobra, tylko muszę to inaczej... Pan poda mi. Zobaczymy. I tą klamrę tak samo. I tu zabezpieczę. Kaczy mi starczy. Pasa. Powinno starczyć. Bo musi teraz, wie pan co? Musi teraz do góry dać. Niech pan naciągnie do góry. Do góry tutaj, żeby muszę wyregulować. O, jeszcze trochę. No, o dobra. Bo teraz sobie wyreguluję na tym. To tu jeszcze tak patrzę na tą. Tu żeby no nie uszkodzi, kurde. Dobra, żeby tego nie uszkodzi. No, właśnie. Kurde. Za tą piastę, no nie? No. To przełożył, tak. No. Troszeczkę on może podjechać jeszcze tam do przodu tym. Ale... to podjedzie. No to tak, kurde. Albo tak. By musiał do przodu, to podjedzie. Za chwilę podjedzie do przodu. Niech pan teraz podjedzie do przodu. O, tak. Tylko na dół. O, dobrze. To tutaj to co? Też powietrze leci, tak? Tak, to powietrze to chyba też do... No, powietrze, to się tego nie uszkodzili czasami, nie? No na pewno. To jeszcze tak. O, dobra. Teraz tego założymy. Tylko coś mi tu... No. Dobra. Muszę wejść na górę. Oho. Gdzieś to tu przyłożymy. To było. A przed tym, dobra. O. Kurde. Inaczej. To sobie założę. Przerzucę najpierw ten pas. O. Dobra, i powinno być. Spoko. Dobra, na dół, delikatnie robimy. Za to. No, może pan dawać do góry, patrzymy. O. Do góry całość. O, dobra. Jeszcze. Tutaj nie, dobrze jest, idealnie. Dobra, możemy cofać. Jest dobrze. Tutaj niżej, ale niech będzie, tam nic nie przeszkadza teraz. Pomału.
Trochę opuścimy go. Jeśli nic nie zaszkodziło. No troszeczkę można na dół. Bo jakby on spadł, to już jeszcze i to mniej się potuce, nie? Lepiej nie. Lepiej, żeby nie spadał. Dobra. Jedzie, o, pełno cebuli. Samą cebulę pan sieje tylko? Nie, Boże. O, chyba by nie wydawał na same cebuli, co? No, pod odmian też musi być. Co? Pod odmian też musi. No. O, chłodnie, a tu wszystko ładnie tam. Tam, żeby nie... Idzie. O. Pan podjedzie. O, to dwa bizony są? Dwa. O kurde. Jeden. I na chodzie to wszystko? Na chodzie? Obydwa, tak. O. No dużo pan widzę polskiego sprzętu. Same traktorki, no to akurat o, zatorek jest ładny. O. O kurde. Dobra chyba, nie? Czy jak tam? O, pasuje akurat. Dobra. Fajnie. Na dół można. O, elegancko, pięknie. O. Na dół, na dół. Ocieplen, lączę. Poszło? Nie. To trzeba ładnie jeszcze odbezpieczyć. Mało pan ubezpieczył? Jeszcze mało, niech pan pozwoli. I teraz jak powinno się posunąć, ale już jest zapętane, to powinno... Już poza woda. No, ale to tak jest w taki sposób, że i się teraz ładnie... Da radę. No bo ja tak pociągam a i to... z tymi pasami to dobrze. Ale jak pan w tym nie robi za wiele, to... Ja to... Życiu, no, a ja tam wiem mniej więcej to... Jak dobra, a można cofnąć do tyłu. Tak, tak, odpiłem, no, tylko co tutaj z idę. Dobra, do tyłu. Oho. Pasuje. Co? Trzeba podpisować. Tak, tak, to wszystko mamy do podpisania. Tutaj pana wypuścimy zaraz. Tam... O kurde. Można. O. Ja to wyrzucę. Voilà. Mogę tu cofnąć trochę. Tu mam, o, mam dokumentację jeszcze. O, o, trzeba się pozbierać wszystkim. Tu wie pan co, do podpisu, do pisania. Tu mamy taki, o. Mnie da na to pieniądz do wykorzystania w e-sklepie w firmie Korbanek. Tu jest numer podany, chcę zadzwonić i jak to działa, jak to można. Aha. Takie coś, nie? To tutaj zostawiam dla pana. No i no, jak to mówię, zadzwonić się, dowiedzieć jak to działa, ten 1000 zł do wykorzystania, jak to można wykorzystać w sklepie, nie? No, no oczywiście. No dobra, i to było to podpisania. Tu widzę pan samemu jest, same polskie maszyny. Tak, tak, głównie polskie. A to jest co, to jest 40? 40? Tak, to jest nasz polski zabytek 4011. I to jeszcze tyle lat od nowości pan ma? Nie. To znaczy nie, to mój tato kupił w SKR-ach. Aha. I to był jeden z pierwszych ciągników w gospodarstwie. O kurde, no to. No już nie jest w oryginale, można powiedzieć, no. Bo już ma elementy C360. No. A bo to takie jest właśnie, nie? O, siedzenie jeszcze to jest, tak, ale siedzenie tak, jest oryginale. Tak. No trochę, ale to się tu zabrudził, widzę. Ale jeździ?
Tak, panie. No ale tak, to taki mały potrzeby, to, no ręczny, to wszystko, no bo tutaj to niby w oryginale to wszystko tak, jeszcze tak, jest, nie? No ale jak ma zawieszenie, no to... No tak, ale ten ciągnik jest 60 któryś rok. O, to jest starszy ode mnie jeszcze grubo. Tak. No to jest, no to naprawdę. Ja by tak tutaj odmył, odszykował, to by tak się wyglądał, nie? A 30? No to też. Ty starsze, nie? No 30 jest chyba 89. Aha, 89, 90, no, no 80, a bo nie będzie starsza? Nie, bo to jest, że jest M-ka. M-ka, aha, tak. A, to M-ka jest. Tak. Aha, no to już, no ale to. I to z tą maszyną cały czas zapycha na ciebie? No to Bolko i Anna, aha, daje radę. Daje radę, o, tak. Kurde, no patrz. No dobra, zawsze to każdy nie ma, tym polskim pan, to tam widziałem, miał to pan, no, Zetorka, nie? Tak. No jeszcze jakiś tam widziałem, że jechał traktor. No Belarusa na podwórku mam. O kurde, traktorów to jak? Ciągników. Aha, o, a hektarów dużo? No 25. No to, no i to trochę dzierżawy. A to pasuje, no jakoś tam idzie wyżyć z tego, nie? No, i te dwa kombajny, kurde, te kombajny to, to one mucą cały czas? Nie, no ten jeden to był też dłuższy czas w gospodarstwie, a teraz nadarzyła się okazja i tego drugiego. Aha, a to tak. Trochę nowszy typ. Nowszy, tak? Tak. Aha. Na szerokim ogumieniu. No a ty starszy, nie? Tak. No bo tam takie ceny nie były za dużo tych kombajnów, nie? Chyba... Nie, takie kombajny tam 20 parę tysięcy. Więc to widziałem za 13 coś też widziałem, nie? No tak. No ale to nie wiadomo co z tego, nie? Tak, to no, z tego no może wyniknąć. A no tak, o, pyłacz. Teraz firmy kurwa jak przodowają pyłacza, pan jeszcze ma ten stary ty widzę, kurde. Tak. No, no, ale jeszcze działa pan. Tak, no, w zeszłym roku jeszcze. Opył. Spulchniałem między. No, no. No, to mówię. No to, a ja kiedyś właśnie się śmiałem, właśnie gdybym jakiś tam firma właśnie nakrywałem i się śmiałem, że ludzie na znowu wydawają, to nie, ja teraz kupiłem sporo takiego pyłaczy, nie? No, no tak, dobra. Jak się rupi gleba czy coś, no to. No zawsze przejedzie, nie? No. No dobra, to mało się zbierać, jechać do Tarnowa z powrotem i tyle. Tak jutro to znowu jakąś maszynę. Tak, jutro tak, już mam chyba dwie prasy do zawiezienia na pewno. A teraz sezon na... Na prasy, no i tak to wygląda, nie? O, o to. MK, no to jest... No tak obco. No to szybsza jest, ta MK, nie? Tak, szybsza, no. Niż te zwykłe szybsza. Mhm. O, no tak. O, jedna bateria, bo teraz taka jest moda. Tak, jedna. No, kiedyś tak by po dwie bateryjki. Tak. Akumulatory. Teraz wersje oszczędnościowe. Oszczędnościowe, nie? No, no i tak sobie radzi. A to do cebuli. To żeby co, nie raniło cebuli? Nie, to gąbka ona przytrzymuje na taśmie cebulę, żeby ładnie pobierało. Aha, no. I tu się tam ciągnie. Tak. A tu trzeba coś wybierać? Nie. Tak, tam dwie osoby, trzy mogą. No, no. Bo to jak już wykopana cebula jest. Tak, na rzędach leży i... Mhm. No to... Ale cebula teraz w tym roku cena dobra, czy nie? No była. Była? Tak, teraz już się cena skończyła. Już się cena skończyła, tak, nie? Bo to gdzieś byłem właśnie rejonach, to gościu mówił, że kupiło po 4 zł, czy po 6? Po 4 zł kupował jakiś hurtowych cenach, ale to często wiosną. A tak, ale to w lutym, marcu. No, no. Cena być. Aha. A teraz te pierwsze, no to tam po złoty 70 było można sprzedać, a teraz aktualnie to chyba 70-80 groszy. No, była dobra, dobra. No. To by wszystko, dziękuję. Może kiedyś przyjadę jeszcze z czym. Tak, byle tej.